Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bamy. W dzisiejszym teście sprawdzimy sobie, ile rzeczywiście daje przewrócenie drzewa. Ostatnio robiliśmy testy na wykrywanie, bardzo Wam się spodobało, także postanowiłem sprawdzić coś, o czym wszyscy mówią, wiedzą, że istnieje, ale w zasadzie wszyscy zadają sobie pytanie, jak to działa, bo kiedyś drzewka nie dawały nic, później podobno zostało to zmienione, a ja chciałem to potwierdzić bądź zdementować. Warunki testu: Valentine naprzeciwko stoi. Został wykryty z odległości 300, zaraz ustalimy dokładnie z jakiej odległości. Jestem 347 metrów od niego i zobaczymy, czy zniknie. Generalnie za chwilę podjadę trochę bliżej Valentine'em, przewrócę drzewo, postaram się za nim schować. Jest 47, podjedźmy minimalnie bliżej. Jest 343 metry, jest wykrywany, także ja Valentine'em przewracam drzewo, tu się trochę cofam, zobaczmy, tak, ukrył się za drzewem, pach, zniknął, tak? Czyli spokojnie, RK i do przodu. Drugim testem będzie, wrzucimy drzewo na krzaki i sprawdzimy, ile to dało. Zwróćcie uwagę, wcześniej wykryłem go z 343 metrów, a teraz jestem 343 i znów jest wykryty, także ja nim jeszcze wjadę w to drzewo. Tu się upewnię, że on stoi w drzewie i spokojnie patrzmy. 334, 336, 337. Cały czas jest wykryty. Teraz mi zniknął. Sprawdźmy. 346. Ok, trochę go ustawiłem i jedziemy znowu z testem. Ja go wcześniej wykryłem z odległości 340 metrów. No i zobaczmy teraz, jak to się będzie miało w momencie, kiedy on stoi za drzewem. Za pierwszym razem otrzymywałem te same wyniki, ale troszkę się powierciłem na drugim komputerze w tym drzewie. Zwróćcie uwagę, pierwsza różnica. Wcześniej ja go spotowałem, on mnie nie spotował. Teraz ja już zostałem wyspotowany. Zbliżamy się dalej. Nie wiem, jaka jest odległość, chyba że tu sprawdzę. Jestem 220 metrów od niego. Nawet oberwałem, sam sobie strzeliłem. Jest, aha, no to musimy zaczekać, bo przez to, że strzeliłem, zostałem wykryty. Zwróćcie uwagę, stoi stricte za drzewem i znów zniknął. Czyli spokojnie, spokojnie zbliżamy się. Drugim testem będzie, jest, teraz go mamy wykrytego. Odległość zmieniła nam się o mniej więcej 140 metrów, czyli zadziałał nam tak pi razy drzwi, jak połowa czy 1/3 krzaka. Znów zniknął. Podjeżdżamy, jest. 195 metrów, to jest odległość, z której go wyspotowałem, czyli 340, 195, także ponad 145 metrów udało się zyskać mnie dzięki krzakowi. Podjadę, żebyście dokładnie zobaczyli, jak on stoi, ponieważ jak trochę wystawał, to odległość się nie zmieniała, a chciałbym, żebyście dokładnie zobaczyli, jak go ustawiłem, że drzewo zadziałało. Proszę bardzo, tak stoi Valentine. Wcześniej jedyne, co się zmieniło, to podjechałem nim trochę do przodu, żeby przewrócić drzewo i dobrze poustawiałem. No i w takiej sytuacji drzewo nam daje bardzo dużą przewagę, a my przechodzimy do drugiego testu, czyli krzaki plus później wyspotowanie z krzaków, przewrócenie drzewa na krzak i zobaczymy, czy coś się zmieni. Ok, czołg przestawiony w krzaki, także powolutku podjeżdżamy i zobaczymy, z jakiej odległości uda się go wykryć, a zaraz przewracam drzewo, wjeżdżam w ten sam krzak i zobaczymy, czy wynik w jakikolwiek sposób się zmieni. Jest. Pi razy drzwi 148 metrów. Ok, drzewo przewrócone, także spokojnie, powolutku podjeżdżamy i zobaczymy, z jakiej odległości uda się wyspotować przeciwnika, jeśli przewrócił drzewo na krzak i czy to w ogóle coś daje. No i zaraz podsumowanie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wcześniej było 148 metrów. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Teraz ślimaczy tempo, po prostu można zasnąć, jeszcze nic. Jest, udało się wykryć 146, 148 metrów, czyli generalnie przewrócenie drzewa na krzak, czyli zwiększenie
listowia, gęstowia, no nieistotne, czyli zwiększenie ilości liści w jednym miejscu nie daje żadnego efektu, w przeciwieństwie do przewrócenia drzewa, ponieważ z 340 metrów wykrycia doszliśmy do 195, 340 było na otwartym terenie, a po przewróceniu drzewa i ustawieniu się odpowiednio uzyskaliśmy wynik 195, czyli dalej najlepiej maskują nas krzaki, w drugiej kolejności przewrócone drzewo, które daje też całkiem sporo, jak się okazało, no i później wrzucenie na krzaki drzewa już nie spowoduje nic. Zwróćcie uwagę, jak ja tu stoję. Wszystko w tym odcinku, zapraszam do komentowania, to jest dla mnie bardzo ważne, lajkowania, subskrypcji kanału, to zarąbiście motywuje i pomaga w jego rozwoju. I do następnego odcinka, pozdrawiam, bany.